Witam Was bardzo serdecznie, Marek Wysocki, Planszolandia, gry planszowe na wideo. Kolejna odsłona, kolejna gra, którą chciałbym zaprezentować. Dzisiaj sięgam po grę jednego z moich autorów gier planszowych, którego cenię, którego obserwuję od samego początku. Jedną z jego gier umieściłem już w zestawieniu gier ekonomicznych mojej szczęśliwej siódemce. Mowa tutaj o grze Glenmore. To jest mała gra z dużymi mechanizmami. No i oczywiście już teraz wiecie, że będę prezentował Wam grę, to nie będzie Glenmore. Będzie to druga gra tego autora. Gra, która ugruntowała pozycję i pokazała, że Glenmore to nie tylko przebłysk geniuszu, a także ten autor potrafi projektować gry. To jest duże pudło od Queen Games, wypakowane elementami. Mowa tutaj o Lancasterze. Lancaster to jest gra strategiczna, a 2 do 5 graczy. 12 lat to jest wiek graczy, którzy powinni do tej gry zasiąść. Rozgrywka, no pudełkowo to jest 60 minut, aczkolwiek myślę, że ta gra będzie trwała zdecydowanie dłużej, myślę, że nawet do 1,5 godziny z tłumaczeniem zasad. No tutaj Matthias Kramer przenosi nas do XV wieku, do Anglii, wtedy królował Henryk V Lancaster i właśnie jego marzeniem było zjednoczenie Anglii, no i oczywiście podbój francuskiej korony. Gracze będą się wcielali w takich szlachciców, w głowy rodzin, będą angażowali się w różne działania militarne, w podbój francuskiej korony, będą tworzyli własne drużyny, własne siły rycerskie, także będą angażowali się w uchwały w parlamencie. Wszystko po to właśnie, żeby spełnić te marzenia króla i żeby stać się największym takim sprzymierzeńcem króla. To wszystko przekłada się na punkty chwały. Gracz, który tych punktów chwały zbierze najwięcej, po prostu wygrywa. Fabularnie to wszystko fajnie brzmi, aczkolwiek myślę, że największą zaletą i jakby plusem tej gry jest to, że Matthias Kramer rzucił nowe światło na mechanikę, którą no, w zasadzie uwielbiam. Mam większość gier tą mechaniką. Mowa tutaj o worker placement. No, to nie jest taki typowy worker placement, że bierzemy pion, żeton, kładziemy, wykonujemy akcję. Lancaster troszeczkę to zmienił, ale pozwolicie, że o tym powiem już w drugiej części podcastu. W pierwszej pokażę Wam, jak grać, a w drugiej z przyjemnością opowiem na temat tej pozycji, między innymi właśnie na temat nowego podejścia Matthiasa Kramera do mechaniki worker placement. Zapraszam. Tradycyjnie zajrzyjmy do pudła Lancastera. To jest standardowy rozmiar, aczkolwiek zobaczcie, jest dosyć grube i wypchane po brzegi. Prezentację elementów w Lancasterze rozpocznę przede wszystkim od zestawu, który posiada każdy gracz. Mamy tu 5 takich zestawów, to jest zamek. Każdy gracz rozpoczyna rozgrywkę z 2 rycerzami o wartości 1 i wartości 2, o sile 1 i wartości 2. Umieszczamy ich tu na naszym polu, w takim magazynie. Pozostali 2 jedynki, 2, 3 i 4 trafiają do rezerwy, ja zaraz pokażę, gdzie ich umieścić na planszy. Zyskujemy w zamku oczywiście jeden znacznik do głosowania, 2 płytki do głosowania, które będą używane w fazie parlamentu, oczywiście jedna akceptuje, druga neguje, tradycyjnie znacznik do odmierzenia punktacji, każdy dostaje zasłonkę, za zasłonką zaczynamy rozgrywkę z 2 gierłkami, oni będą wspomagali siłę naszych rycerzy, czyli taki jeden germek to jest 1 plus do siły, no i oczywiście 2 monety. Na początku gry każdy z graczy wybiera sobie taki upgrade i tylko od niego zależy, z czym zacznie rozgrywkę. Możemy umieścić sobie taki upgrade i w tym momencie zaczynamy, zyskujemy 2 kosteczki do głosowania chociażby. Oczywiście w trakcie gry będziemy miejsce umieszczali tutaj tylko na tych wolnych polach naszych rycerzy i będziemy uzyskiwali korzyści wynikające z tych pól. Tutaj na górze będziemy przywoływali do naszego zamku lordów. Tak na dobrą sprawę to jest miejsce na różnych lordów, nie można mieć dwóch takich samych. Na koniec gry daje nam to aż 36 punktów. Oczywiście jest miejsce na 9 lordów.
Rozrywka w Lancaster odbywa się na sporej wielkości planszy. Ta plansza zajmuje w zasadzie połowę stołu. Przenosi nas tutaj do XV-wiecznej Anglii i mamy tutaj 9 takich symbolicznych hrabstw oznaczonych zamkami. Plansza jest na tyle duża, że rzucę Wam tylko taki przegląd ogólny i przejdziemy do omówienia poszczególnych szczegółów. Oczywiście zacznę od takiej rezerwy. Na planszy jest miejsce na rezerwowych rycerzy, których będziemy pozyskiwali w trakcie gry. Każdy gracz będzie trzymał tutaj swoich rycerzy i właśnie z tej puli pozyskiwał do swojego zamku. W prawym dolnym rogu mamy takie pole konfliktów. Tu będą odbywały się potyczki właśnie z Francją. Mamy pulę 12 bitew. Odrzucamy dwie do pudełka. Będziemy brali tylko pod uwagę 10. I podczas każdej rundy będziemy wykładali takie dwa konflikty. Gracz, który będzie angażował się w dany konflikt, czyli będzie stawiał pionek, mamy tu możliwość postawienia tylko trzech pionków do każdej bitwy, czyli trzech graczy do każdej bitwy, będzie mógł sobie wybrać dany przywilej królewski, czyli po prostu ten przywilej będzie realizowany, będzie zasłaniany. O tym etapie powiem troszeczkę więcej później. Na planszy mamy umieszczone 9 hrabstw. Każde hrabstwo ma inną charakterystykę. One to jest tak zobrazowane takim zameczkiem. Przy każdym zamku jest litera i w zależności od litery powinniśmy umieścić oczywiście takich hrabiów, czy tam takich lordów. Tutaj jest miejsce dla 5 graczy 4, dla 4 graczy 3, dla 2, czyli umieszczamy odpowiednią liczbę tych lordów na początku gry i każdy zamek ma różną charakterystykę, daje nam różne korzyści. Ważną informacją jest cyfra, która jest umieszczona przy danym zamku. To jest siła, z jaką można ewentualnie wejść do tego zamku, czyli jeżeli jest jeden, możemy tutaj umieścić rycerza o sile 1. Z kolei tu, jeżeli mamy wartość 3, minimalna siła rycerza, jaką możemy tutaj postawić, to jest siła 3. Nie można postawić rycerza o wartości 1. Każde hrabstwo ma swoją charakterystykę. Gracz, jeżeli obstawi tutaj swojego rycerza, jeżeli mu się uda tam utrzymać, to wtedy będzie mógł w fazie nagrody, zaraz powiem, uzyskać określone korzyści. Będzie mógł zaprosić się do swojego zamku, czyli zabrać ze swojego zamku lorda. Przypominam, że można mieć tylko jednego lorda z danego zamku. Ci lordowie dają nam punkty na koniec. Bądź też skorzystać z przywileju, z nagrody, czyli w tym wypadku to byłoby zwiększenie swojej świty rycerskiej o 1, czyli z rezerwy do swojego zamku by przeniósł po prostu rycerza o wartości 1. Jeżeli zapłaci do banku 3 monety, może skorzystać z obu tych pól. No i teraz powiem Wam, jakie korzyści może uzyskać gracz, obstawiając te wszystkie pola. Hrabstwo oznaczone literą A, siła wejścia 2, czyli gracz może uzyskać dodatkowy kafel rozbudowy, czyli taki upgrade, który będzie dawał mu korzyści w fazie zamków. I co teraz gracz może uzyskać? Na początku wybrał sobie jeden kafel, teraz może uzyskać kolejne, czyli dodatkowe dwa pieniądze, dodatkowych dwóch giermków, może uzyskać dwie kostki do głosowania, oddając dwóch giermków. Może zwiększyć siłę swojego rycerza. Tu oddając trzech giermków, może zrekrutować jednego rycerza o wartości 1, no i uzyskuje monetę i giermkę. Hrabstwo Bestafort. Tutaj jest bardzo ciekawa funkcja, bo w tym wypadku można zmienić sobie, upgrade'ować rycerza, chociażby o wartości 2, jeżeli takiego posiadamy, rzucić go do rezerwy i wymienić go na wyższą wartość, czyli wymienić go na wartość 3. W tym hrabstwie z literką C siła wejścia do tego zamku, tego hrabstwa to jest 3. Możemy rekrutować jednego rycerza z siłą 1 i uzyskać dwie kosteczki do głosowania w fazie parlamentu. Tu sytuacja wygląda podobnie jak poprzednio, z tym, że dodatkowo jeszcze uzyskujemy dwie kosteczki do głosowania, czyli które będą nam potrzebne przy fazie parlamentu. Te pole już było, czyli po prostu bierzemy upgrade, możemy w zamku uzyskać dodatkowe rozszerzenie, dodatkowe korzyści.
hrabstwie Somerset mamy gratkę, bo zyskujemy 6 punktów, ale on wymaga siły 4, żeby wejść do tego zamku. Oczywiście w hrabstwie Dorset gracz po zebraniu korzyści z tego hrabstwa może ewentualnie swojego rycerza przerzucić do działań militarnych. Jeżeli ma już jakiegoś piona czy jakiegoś rycerza podczas działań militarnych, może ewentualnie wzmocnić jego siłę i tym samym to spowoduje, że dana bitwa z Francją może być wygrana, a tym samym ostatni angażuje się w działania militarne. W hrabstwie Surrey wyznacza się gracza początkowego. Gracz oczywiście, jeżeli zajął takie pole, może obstawić gracza początkowego jako siebie, może wskazać innego gracza. W tym momencie bierzemy taki dosyć potężny znacznik pierwszego gracza i wtedy on będzie rozpoczynał. Dodatkowo zyskuje 2 monety i jeszcze 2 giermków. Pokazałem Wam, jakie są możliwości, jeżeli chodzi o obstawienie naszych rycerzy. Teraz powiem, jak wygląda rozrywka. Rozrywka w Angastera trwa 5 rund. Gracze będą podczas każdej rundy wykonywali, można powiedzieć, 5 faz. Mają tutaj na swoim zamku pomoc. Pierwsza faza to jest rozstawianie rycerzy. Czyli gracze, począwszy od gracza, który ma znacznik pierwszego gracza. Na początku wybieramy go losowo. Pojedynczo ze swoich zasobów w zamku rozstawia w tych miejscach, które Wam mówiłem, w wybranym miejscu rycerza o określonej sile. To oczywiście się odbywa po kolei. Jeżeli jeden z graczy ma 2 rycerzy, obstawia jednego, później kolejny jednego i tak do skutku. Jeżeli jeden gracz ma na koniec więcej, to rozstawia na końcu swoich rycerzy. Przypominam, że można rozstawiać rycerzy w hrabstwie, można rycerzy kierować na działania wojenne, a także obstawiać ich w zamku, w miejscach, mamy tu miejsca, które nie zostały zupgrade'owane, które nie wybraliśmy na początku, albo w trakcie gry będziemy wybierali nasze rozszerzenia do zamku, czyli mamy tylko tu miejsca, nie możemy stawiać na tych rozszerzeniach. Mechanizm rozstawiania naszych rycerzy wygląda w ten sposób. Zgodnie z siłą, jaka znajduje się w hrabstwie, jeżeli gracz umieści swojego rycerza, kolejny gracz może tego rycerza wepchnąć, jeżeli postawi w tym miejscu. Oczywiście siła wejściowa jest 1, zwiększy swoją siłę wejściową, czyli dostawi, załóżmy, 2 giermków, czyli w tym wypadku siła rycerza fioletowego jest 3, bo ma 2 giermków, każdy giermek to jest 1 i w tym wypadku znacznik zielonego trafia do niego z powrotem i on w swojej kolejce będzie mógł go umieścić na innym polu. Jeżeli inny gracz chciałby skorzystać z tego pola, musi dysponować siłą większą, czyli w tym momencie 4. Wtedy wraca ten pion, wraca do zamku gracza. Niestety giermkowie, którzy brali udział w tym działaniu, tak naprawdę wracają do zasobów ogólnych, nie wracają już do zasobów gracza. Porozstawienie naszych rycerzy w 3 miejscach na planszy, w zamku, bądź też przypisanie ich do konfliktów z Francją. Odbywa się 2 faza, zgodnie z planszą, przypominam, to będzie faza parlamentu. Na początku gry oczywiście trzeba przygotować planszę. Mamy tutaj różne ustawy, te ustawy trzeba posegregować, one mają numery i 4, 3, 2, 1. Kładziemy tutaj taki stos na naszej planszy. Po przygotowaniu tych wszystkich ustaw mamy stos ustaw na dalszą grę. Mamy 3 ustawy, które obowiązują. Te ustawy mają tutaj 0, więc łatwo je rozpoznać. To są 3 ustawy, które w tym wypadku obowiązują. I po wyłożeniu mamy 3 jedynki, które będziemy głosowali. Każdy z graczy zyskał na początku gry taką płytkę do losowania, która jest neguje ustawę, jeden znacznik, a która zatwierdza ustawę. Znaczy w tajemnicy po prostu, jeżeli wskazujemy tą ustawę, czyli gracz, który jest zaangażowany w 2 konflikty, w tym momencie może sobie uzyskać 1 rozszerzenie do zamku. No, czyli to będzie ustawa, którą będziemy chcieli przegłosować. No to wtedy gracze w tajemnicy, w
tajemnicy, oczywiście schowają w ręku płytkę do głosowania i znacznik, no i odkrywają je na 3-4. I jak to wygląda? Jeżeli mamy tu znacznik jest wart 1, znaczy płytka jest warta 1 i głos 1, czyli w tym wypadku jest ustawa weszła, ustawa wypycha tą ustawę i mamy trzy obowiązujące ustawy. Jeżeli byłby remis, czyli byśmy głosowali samymi płytkami, ustawa tak samo wchodzi. I tak głosujemy po prostu, głosujemy trzy ustawy. Po rozpatrzeniu wszystkich ustaw, ustawy, które weszły, czyli trzy ustawy, które weszły, po prostu one wchodzą w życie i gracze uzyskują korzyści. Tak dla przykładu, gracz, który ma najwięcej gierbków, może rekrutować, czyli wziąć jedynego rycerza o wartości 1. Gracze, którzy mają w swoich zasobach w zamku na planszy dwójki rycerzy o wartości 2 mogą za każdego takiego rycerza wziąć jednego giermka. Gracz, który jest zaangażowany w dwa konflikty, może wziąć dodatkowo upgrade. I powiem Wam jeszcze kilka, jakie tu są możliwości. Oczywiście one będą się zwiększały w trakcie gry. Co tu mamy? Oczywiście za każdego giermka dostajemy jeden punkt zwycięstwa. Za każdą monetę dostajemy punkt zwycięstwa. To są już patrzcie, 4, czyli punktowania na koniec. Tutaj, jeżeli mamy komplet 1, 2, 3, 4, czyli siła, dostajemy 6 dodatkowo punktów. Jeżeli mamy 3 jedynki, dostajemy 5 punktów. Mamy naszych rycerzy w 3 rabstwach, dostajemy 8 punktów. Jeżeli mamy za każdych 3, bierzemy jedynkę. Zaangażowanie, jeżeli jesteśmy zaangażowani w konflikt, dostajemy 3 punkty. Jeżeli mamy 3 upgrade, dostajemy 5 punktów. I tak za trójkę, za każdą trójkę możemy wziąć 4. Gracze, którzy nie mają dwójki, rozmieszczonej dwójki, mogą zaupgrade'ować sobie, czyli podnieść poziom innego rycerza. Tutaj, jeżeli są gracze zaangażowani w co najmniej 2 konfliktach, uzyskują dobra. No i też oddając możemy uzyskać 3 punkty. Czyli jak widzicie, te ustawy mają różne korzyści. Trzecia faza, którą będziemy przeprowadzali, to jest rozpatrzenie każdego hrabstwa zgodnie z literami, czyli od A do I. Będziemy rozpatrywali, każdy gracz w tym wypadku będzie mógł zadecydować, czy wziąć określony korzyść, czy wziąć hrabiego, czy lorda, czy zapłacić 3 monety i wziąć 2 obydwa. W tym wypadku rozpatrujemy tak jeden po drugim, to jest dosyć istotne. Czwarta faza to jest rozpatrzenie zamku. W zamku przede wszystkim patrzymy, ile mamy przy naszym stole naszych lordów. W tym wypadku jest 2 i my, to dostajemy 3 znaczniki do głosowania. Te znaczniki są oczywiście jawne. Nasi rycerze z planszy, z hrabstw zwrócili do zamku i uzyskujemy korzyści. Obstawiliśmy w naszym zamku dodatkowo mamy monetę plus jednego gierbka, uzyskujemy to, kładziemy za naszą zasłonkę, zyskujemy dodatkowe 2 głosy jeszcze, bo mamy tutaj nagrodę, upgrade'owaliśmy i możemy w tym momencie 3 giermków oddać i za to wziąć rycerza o wartości, rekrutować rycerza o wartości 1. I tak wygląda rozpatrzenie fazy zamków. Przejdźmy teraz do konfliktów. Ostatnią fazą, którą rozpatrujemy, to jest faza konfliktów. Oczywiście przypominam, jeżeli angażujemy się w jakiś konflikt, to gracze, jeżeli są dostępne, mogą wybrać łaski królewskie, czyli w tym momencie korzystają z tego i zakrywają taki żeton. I teraz skoncentrujmy się na samych bitwach. Na tych kartach mamy wartość, jaką musimy uzbierać, wartość siły, żeby pokonać przeciwnika. Zacznijmy od tego, bo to jest dosyć ciekawa sytuacja. Jest remis 4 do 4, czyli w przypadku remisów udało nam się pokonać przeciwnika i w tym wypadku rozdzielamy punkty. Pierwszy na tym torze był niebieski, ale zasada w Lancasterze mówi, że zwycięzcą jest ten, w przypadku pokonania przeciwnika, zwycięzcą jest ten, który ostatni przyłączył się do tej batalii. Czyli w tym wypadku fioletowy zaangażował tylko rycerza z siłą 1, dostaje 4 punkty, z kolei drugi byłby, no, im większą siłę miał niebieski, więc dostaje 2 punkty i oczywiście ten konflikt jest odrzucany, został rozpatrzony. Rozpatrzmy drugi konflikt z Francją. No, w tym wypadku Francja zdecydowanie wygrywa, bo mamy wartość 8 siły, nasi rycerze wspólnie mają tylko i wyłącznie 6, więc rozdawane są punkty, nie przyznajemy punktów za największą wartość, czyli
Fioletowy zyskuje 3 punkty, zielony dostaje 2 i 2. I konflikt trwa nadal. Mamy tak zwaną jakby dogrywkę. W tym wypadku tutaj pojawiają się kolejne dwa konflikty, ale gracze będą mogli jeszcze jakby angażować się w ten konflikt dalej. Jeżeli któryś z graczy dołoży, zwiększy siłę, to w tym wypadku no oczywiście może wygrać ten konflikt i wtedy przyznawane są podobnie wartości, oczywiście 3 i 2, i rycerze wracają do swoich zamków. Jeżeli się okaże, że nikt w ten konflikt się nie zaangażuje, wtedy Francja wygrywa. Punkty też są przyznawane, ale ci rycerze trafiają do niewoli. Można ich wtedy wykupić, trafiają do rezerwy. Można ich wykupić, płacąc za każdego 1 złoto za jego poziom siły, czyli żeby wykupić fioletowego, trzeba zapłacić 3. No i w tym wypadku oni wracają do zamku, jeżeli zapłacimy, jeżeli nie, trafiają do rezerwy. Tutaj z stosu trafiają dwa kolejne konflikty, i które będą rozpatrywane w następnej rundzie. I tak wygląda rozpatrywanie konfliktów w Lancasterze. Gra kończy się po piątej rundzie, po piątej fazie. Wtedy oprócz punktów zgromadzonych na planszy dodajemy punkty, które dla przypomnienia są oznaczone na naszej zasłonce, czyli gracz, który ma największą siłę, punkty władzy, czyli siłę rycerzy, uzyskuje 8 punktów, drugi 4. W przypadku remisów wygrywa gracz z największą liczbą giermków i gracz, który ma najwięcej tych kafli rozszerzeń czy upgrade'ów, jak to nazywałem, dostaje 8 punktów, drugi 4. W przypadku remisów tu decyduje w tym wypadku liczba monet. No i oczywiście na koniec liczymy wszystkich naszych szlachciców, lordów, których udało nam się zgromadzić w zamku. Widzicie, za zgromadzeniem 9 mamy aż 36 punktów. No i gracz, który uzyska najwięcej punktów, wygrywa rywalizację.